No słuchajcie, przyszły wreszcie wakacje i przyszedł wreszcie mój upragniony urlop. Myślałem, że będę miał trochę więcej czasu, ale oczywiście pełno różnych rzeczy. Za kilkanaście godzin już wyjeżdżam. Gdzie to wam powiem, jak już wrócę, zobaczycie wtedy na pewno materiał filmowy. Ponieważ zadajecie czasami pytania odnośnie tego, czym filmuję, jakim obiektywem, jaki sprzęt używam. Dlatego dzisiaj zrobię taki mały what's in my bag, czyli co jest w mojej torbie, co tam taszczę ze sobą, a dokładnie to, co zabieram ze sobą na ten wyjazd. Natomiast na końcu tego filmu zrobimy jeszcze sobie informację odnośnie takiego małego giveawaya dla was za to, że oglądacie mój kanał, że subskrybujecie. Będę dla was miał mały prezent, ale to już na końcu tego odcinka, więc oglądajcie do końca i dowiecie się wszystkiego. To teraz pokażę wam, co tam mam w swojej torbie. Na początku powinienem wam powiedzieć właściwie, czym filmuję, ale ponieważ mój główny aparat jest właśnie na statywie i właśnie mnie filmuje, więc o nim opowiem na końcu. Mogę tylko wspomnieć, że jest to Sony A6300 i moim głównym obiektywem jest Sigma 30mm 1.4 światło. Ale o tych obiektywach, o tym obiektywie i o tym aparacie za chwilę. Moim drugim obiektywem to jest obiektyw Sony 18-105. Jest to bardzo fajny zoom, z którego korzystam sobie dosyć często. Ma tutaj on tak zwany power zoom. Jego jasność to w całym zakresie ma stałą jasność 4. Ma on stabilizację w obiektywie, czyli akurat do A6300 to jest bardzo ważne, ponieważ A6300 nie posiada stabilizacji w aparacie, stabilizacji matrycy. Natomiast trzecim obiektywem, z którego korzystam, to jest tak zwany obiektyw typu pancake. Pancake, czyli po prostu naleśniczek. Jest on taki malutki, jest to podstawowy, kitowy obiektyw 16-50. Dodatkowo oczywiście ma stabilizację obrazu, czyli tu znowu przydatny, jeśli chodzi o aparat ten, który używam. Jasność tego obiektywu, no to już jest zmienna od 3,5 do 5,6. Ma też tak zwany przełącznik power zooma, tutaj pokażę może do kamery. Stabilizacja obrazu. Moim gimbalem jest... To jest Feiyutech MG Lite. Jest to taki stabilizator bardzo dobry właśnie dla takich lustrzanek, bardzo małych lustrzanek albo właśnie bez lusterkowców z takimi powiedzmy średniej wielkości obiektywami. Kosztuje dziś około 1300-1400 zł. W podstawowe funkcje, czyli mamy tutaj panoramę, mamy też funkcję zamrożenia całkowicie gimbala, czyli wtedy możemy nim ruszać, a on stoi w miejscu. Mamy też możliwość włączenia funkcji podążania zarówno do góry, jak i na boki. No i mamy funkcję selfiaczka i to właściwie wszystko. Mamy oczywiście też aplikację, dzięki której możemy się połączyć i możemy nim sterować za pomocą aplikacji. Tam też możemy ustawić wszystkie parametry, jak moc silników i tak dalej. Dodatkowo oczywiście ma tutaj też taki joystick, że możemy sterować się manualnie sobie nim. Taki podstawowy gimbal, nie jest ciężki. W zestawie są 4 akumulatorki, wkładamy 2, czyli mamy 2 jeszcze w zapasie. One starczają mniej więcej gdzieś na 6 godzin pracy, tak mniej więcej informuje nas producent, natomiast szczerze mówiąc jeszcze nie sprawdziłem dokładnie, bo nigdy tak długo nie filmowałem nim. To jeśli chodzi o filmowanie z ziemi. Natomiast fajnie byłoby też wykorzystać jeszcze filmowanie z powietrza. Ja tego zakupiłem sobie coś takiego jak Mavic Air. Tak. To jest firmy DJI, dron naprawdę super, jestem z niego bardzo zadowolony, jest malutki, więc można go zabrać wszędzie i właśnie po raz pierwszy biorę go ze sobą w podróż gdzieś dalej niż tylko trochę za miasto. Nagrywa w 4K, w 2K, w Full HD, nagrywa w 120 klatkach, w 24 klatkach, w 2K nagrywa w 60 klatkach też, w 4K tylko oczywiście w 30 lub 24. Zasilany jest takim akumulatorkiem. Taki akumulatorek starcza na około, powiedzmy, 18 minut lotu, więc to nie jest dużo. Akumulatory niestety nie są tanie, bo kosztują gdzieś około 300 chyba 20 coś złotych. Nie wiem jak teraz, jak ja kupowałem, to gdzieś mniej więcej tyle kosztują.
Jeśli chodzi o jakość zdjęć, powiedzmy, że jest niezła. Ma oczywiście stałą przysłonę 2,8. Zasięg, powiedzmy, nie jest zły, bo testowałem go w warunkach takich poza, zupełnie poza miastem. Nawet byłem zasłonięty drzewami, potrafiłem polecieć nawet do kilometra się oddalić tym dronem. Natomiast w mieście zdarza się, że już po 400 metrów, 300 zaczyna tracić zasięg. Może denerwować trochę dostęp do karty pamięci. Super poręczny, naprawdę muszę przyznać, że fajna zabawka. Ten dron kosztuje dziś około 3,5 tysiąca w wersji podstawowej, więc nie jest to tania zabawka, dlatego nie chciałbym go uszkodzić. Dźwięk. No właśnie, co zabieram ze sobą, jeśli chodzi o dźwięk? Ze sobą zabieram oczywiście, tutaj mam podpięty Tascam DR05, rejestrator dźwięku. Super sprawa, naprawdę. Recenzja tutaj w linku. Biorę go właśnie do tego, żeby móc wykorzystywać czasami go z tym mikrofonem Boya. Naprawdę super sprawa, ale też świetnie sprawdza się do nagrywania na przykład jakichś efektów dźwiękowych. To jeśli chodzi o mikrofon krawatowy, natomiast jeśli chodzi o mikrofon taki, który zabieram do vlogowania, to zabieram mojego Rode Video Micro. Jest to super mikrofon, naprawdę metalowy, cały metalowy i bardzo malutki, bardzo wygodny. Jest to mikrofon typu plug and play, chyba to się tak nazywa, czyli po prostu podłączamy go do kamery i on wykorzystuje napięcie z kamery, czyli z naszego akumulatora. W zestawie akurat do niego jest tak zwany deadcat. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Dobra, słuchajcie, i to właściwie wszystko, co mógłbym wam pokazać, jeśli chodzi o sprzęt taki dodatkowy. Nic więcej chyba ze sobą zabierać. Jeszcze oczywiście zabiorę ze sobą statyw, który też tutaj jest niestety z przodu. I do tego kilka jeszcze rzeczy, które są przydatne do mojego aparatu. Więc teraz pokażę wam aparat i do tego właśnie wykorzystam tą kamerę. Więc okej, mam tutaj, to jest właśnie ten aparat. Jest to aparat Sony A6300 z obiektywem Sigma 30 mm 1.4. No i to jest ten mój mikrofon. Jak widzicie, do tego aparatu mam założoną klatkę. Klatka oczywiście filmy Small Rig, naprawdę świetna. Świetne klatki produkuje ta firma. Jest to firma chińska, ale naprawdę świetne klatki, do tego naprawdę, naprawdę tanie. I właśnie dzięki temu, że mam tą klatkę, to mogę sobie założyć kilka dodatkowych rzeczy, takich jak monitor, jak tutaj mikrofon. Tutaj dodatkowo mam jeszcze założony uchwyt taki drewniany, też z tej samej firmy, bardzo wygodny. I tak to właśnie wygląda. Jeśli natomiast chodzi o sam aparat. Dlaczego wybrałem akurat Sony A6300, a nie na przykład jakiś inny? To po pierwsze, jakiś czas wcześniej wyszedł już A6500, więc A6300 było tanie, tańsze może. Dwa, że aparat ten ma możliwość nagrywania w 100, w 120 klatkach na sekundę, ma możliwość używania profili płaskich Cine i S-Log 2, S-Log 3, co jest dla mnie też bardzo fajną sprawą. Ma bardzo dobry, wręcz rewelacyjny autofokus. 4K to też jest dodatkowy atut, który chciałem, żeby miał ten aparat. Świetnie nagrywa też w trudnych warunkach oświetleniowych, nawet przy ISO 3200 jeszcze film jest w bardzo dobrej jakości. Aparat ma też możliwość podpięcia mikrofonu, co prawda nie ma wejścia słuchawkowego, co czasami może być trochę kłopotliwe. Co mi się nie podoba w tym aparacie? Po pierwsze, tak zwany efekt rolling shutter. Na szczęście występuje to głównie w 4K i można to poprawić w postprodukcji. Drugą sprawą to jest na pewno brak odchylanego wyświetlacza, tak żebyśmy mogli na siebie spojrzeć, kiedy kręcimy vlogi. Jest to minus, możemy odchylić wyświetlacz tylko do góry i do dołu, w tam też ograniczonym zakresie. I kolejną sprawą, która na pewno jest dosyć ważna, jest mianowicie problem z bateriami. Baterie do tego aparatu są takie malutkie, mają pojemność tylko 1020 mAh, więc to jest bardzo mało. Tak naprawdę takie baterie starczają na jakieś powiedzmy 40 minut nagrywania. To jest bardzo mało i tutaj wiele osób na to narzekało. Zgadzam się, to jest duży problem, natomiast jest na to kilka rozwiązań. Jeżeli nagrywamy w domu, to możemy aparat po prostu podpiąć pod powerbanka. I tutaj ja korzystam, nawet teraz mam podpięty ten aparat pod powerbanka.
Ja korzystam z takiego powerbanka firmy Xiaomi. Teraz były promocje, chyba gdzieś poniżej 400 zł można było kupić ten powerbank. On ma pojemność 10 tysięcy mAh, więc naprawdę zapewnia wam nam długotrwałe ładowanie. Możemy tym naładować sporo rzeczy. Tutaj właśnie jest plus aparatu, że ma możliwość ładowania akumulatorów poprzez USB, akumulatorów założonych do aparatu. Powerbank to jest jedno, ale kiedy wychodzimy gdzieś i filmujemy gdzieś na zewnątrz, to powerbank może nam troszeczkę przeszkadzać, więc co wtedy możemy zrobić? Wtedy możemy skorzystać z dodatkowych baterii. Sam akumulator Sonoski kosztuje dosyć drogo, dlatego można skorzystać z zamienników. Ja korzystam z zamienników firmy Newell i naprawdę powiem wam, że te baterie się super sprawdzają. Są bardzo tanie, mam ich aż 4 sztuki, z moją Sonoską to jest 5 i starcza mi spokojnie na cały dzień filmowania poza domem. Dodatkowo do tego zabieram sobie ładowareczkę taką, zresztą miałem to w zestawie, gdzie możemy ładować dwa takie akumulatory, możemy też ładować oryginalny akumulator Sonoski. Taką ładowareczkę możemy podpiąć do USB, ona jest ładowana przez USB wejście. Akumulatory ładują się gdzieś w godzinę te, więc naprawdę szybko i sprawnie. Polecam. Dodatkowo, jeżeli ktoś chce mieć jeszcze lepszy sprzęt i szybciej ładować, możecie taką ładowareczkę Newella sobie też zakupić. Akurat używam też Newella ładowarki. Ona ma wyświetlacz, gdzie pokazuje procentowo, ile jest naładowany akumulator dokładnie. Ma możliwość też podpięcia pod gniazdo zapalniczki w samochodzie. Możemy ładować też urządzenia USB, chociażby właśnie naszego powerbanka. I ma możliwość ładowania, szybkiego ładowania. Taka ładowareczka Newella. I to jest takie, można powiedzieć, rozwiązanie całkiem spoko. Pozbywamy się wtedy problemu z zasilaniem tego aparatu. Jeśli chodzi o obiektyw Sigmy, no to tutaj same superlatywy. Obiektyw jest metalowy, więc jest bardzo dobrze zrobiony. Ma 30 mm ogniskowej. Super jasność, bo 1.4 to jest naprawdę jasny obiektyw i super ostry. Naprawdę muszę przyznać, że jeśli chodzi o ostrość tego obiektywu, to nie ma sobie równych. Obiektyw Sigmy ten akurat jest super. Jedynym minusem, nie ma stabilizacji obrazu w obiektywie. Słuchajcie, i to wszystko. Ale, tak jak mówiłem na początku, będzie też tak zwany giveaway i tutaj dzięki uprzejmości firmy Newell mam dla was taką ładowarkę na akumulatorki, taką uniwersalną. Możemy tutaj ładować akumulatorki potrójne A, podwójne A, możemy ładować akumulatorki typu AAAA nawet, ale możemy też ładować tutaj tych akumulatorków, możecie ładować masę. Natomiast oprócz tego, jeżeli macie taką możliwość, możecie też ładować akumulatorki te z Fejutecha. Tak, możecie je ładować. Ta ładowarka pokazuje wszystkie parametry, łącznie z czasem ładowania, jakim napięciem, jakie jest, możecie też sprawdzić, jaka jest pojemność akumulatora poprzez rozładowanie, naładowanie, naprawdę ma masę fajnych funkcji i to chciałbym wam dać w prezencie za to, że oglądacie mnie, subskrybujecie, taki mały prezencik. Co trzeba zrobić? Trzeba być subskrybentem mojego kanału albo zasubskrybować mój kanał i napisać jakiś komentarz pod tym filmem albo pod jakimś innym. Może umówmy się, że pod tym filmem jakiś ciekawy komentarz, a ja wybiorę spośród was najfajniejszy komentarz i spośród tych najfajniejszych komentarzy wybiorę jedną osobę. Rozwiązanie tego konkursu będzie dopiero po powrocie moim z czasów. Skontaktuję się oczywiście z tą osobą i wyślę tą ładowarkę. A więc słuchajcie, subskrybujcie i komentujcie. Zachęcam. Fajna sprawa, naprawdę fajna ładowarka. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia i widzimy się już po moim powrocie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.